Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Antonego Martiala w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy fazę pucharową Euro i zaczynamy od meczu z Holandią, więc zobaczymy, czy damy radę awansować dalej, aż do samego wielkiego finału oczywiście, co mam nadzieję, że damy radę zrobić. Choć zobaczymy. Holandia to na pewno może być rywal, który nam się może mocno postawić. Tak wygląda aż skład. Niestety my jesteśmy zmęczeni. Nie podoba mi się też, że Szerki i Barkoła to są gracze, którzy nie grali przedtem od początku i nagle teraz dostałem szansę, więc jakby no wolałbym tutaj zobaczyć Mbappé i wolałbym Jorginho Routera zobaczyć na SPO, więc to mi się niezbyt podoba, no ale zobaczymy, co tam radę zrobić. Nie podoba mi się też, że mam połowę paska kondycji, ale nie mogę też z tym nic zrobić. Pora na ten mecz z Holandią. I możemy zaczynać to spotkanie. Barkola dobrze tutaj może zacząć. Nie ukrywam, że się nie dogadałem z nim w miarę. Myślałem, że on się zatrzyma i do mnie padł tył, a on jednak bardziej naprzód szedł i tak właśnie się nie dogadaliśmy niestety. Robej. Piłka mu zabrana, to jest bardzo łatwo. Barkola, dobra piłka do nas. Barkola, jeszcze może do nas podanie, ale no dobra, jeszcze mam. Barkola traci tą piłkę, niestety tak łatwo. Dostaliśmy szansę, bo piłkę jeszcze nam wrócił, ale zmarnowaliśmy to od razu. Dobre przejęcie, choć, no dobra, piłka jest nasza. Dembele za bardzo wypuścił tę piłkę. Reinders przy piłce cały czas. Somerville. Dobrze, Malogusto. Piłka nie tutaj wybita, ale nie ma tutaj nikogo od nas. Frimpong. Mateo, wydawało mi się, że zabierze mu tutaj piłkę, ale Gakpo jednak tę piłkę zgarnął. Frimpong. Brobej. Dobra. Teraz spróbuję się to jakoś pokazać, ale ciężko mi jest tutaj się przebić. No i też właśnie mój pasek kondycji jest okropny po prostu. No i tak, piłkę stają, dobra. To może być gol, ale to był zbyt ostry kąt. Jeszcze próbował Szerki ponownie. Zbyt ostry kąt. Usman Dembel od razu, jakby tylko da radę zagarnąć tą piłkę właśnie. Szerki. Martial uderzy. To musi być bramkę. To musi być strzał bramkę. Ślisk się nie uda, ale naprawdę wydawało mi się, że jakbym miał więcej jakby kondycji, tego paska wytrzymałości, to wydaje mi się, że może bym do niego dobiegł. De Vries. Szerki. To jest strata łatwa. Somerville. Malogus to prawie ta zabrał. Ta Somerville znowu. To jest groźne miejsce, musimy uważać. De Vries. To będzie strzał. Dobra interwencja Majka.
Dobra, przejęcie. Zaire Emery chyba przy piłce. To jest, no ale właśnie za dużo tej z tą piłką nie zrobię, ale mogę pojechać do Teo, dobra, to jest dobra piłka. Teo teraz się musi rozpędzać, Teo musi biec. Teo biegnie. Teo, Teo, Teo Hernandez, to jest bramka i to jest nasza asysta tak w ogóle. Teo Hernandez daje nam prowadzenie w 45 minucie tego ćwierćfinałowego starcia. No niesamowite, że on to dał radę zrobić, naprawdę. Widziałem, że tak biegł dobrze, myślałem, że on będzie szukał podania, ale jednak nie, szukał bramki od początku. Tutaj pięknie sobie poradził. To było zbyt łatwe dla niego. Teo Hernandez w tym momencie daje nam prowadzenie. Super, naprawdę super. Teo Hernandez, który jest kapitanem w tym meczu. Koniec pierwszej połowy i prowadzimy. Prowadzimy po tej pierwszej połowie. I możemy zacząć drugą połowę. Pierwsza ostatecznie jest udana. Wydawało się, że będzie spoko, bo nie będziemy przegrywać, będzie remis, ale jednak jest udana, bo prowadzimy. Jeszcze znalazłem tutaj podanie na dół, może właśnie o to chodzi. Barcola 2-0. Ależ atomowe zakończenie i zakończenie pierwszej połowy i początek drugiej. Niesamowite, jak to wszystko się tutaj potoczyło. Barcola daje nam prowadzenie już 2-0. No i jesteśmy już jedną nogą w półfinale. Jedną nogą na pewno, że jesteśmy w półfinale Euro. Pięknie też zagraliśmy. Świetna piłka od Martiala. Tutaj bardzo dobrze tutaj przeczekał. Czy to jest Kamavinga? Chyba Kamavinga. Nieważne, zawodnik z 16 poczekał. Dobrze podał do Barcoli, mamy 2-0. Dobre przejęcie, chyba to był Saliba. Barcola. Och, za późno o kilka sekund, naprawdę, to podanie było mój błąd. Mój błąd. Tylko od bramki. U nas tak na razie zmian chyba nie ma cały czas. Ciekawe, czy właśnie Kylian Mbappé podniesie się z ławki, no bo wydaje się, że może takiej potrzeby nie ma, żeby właśnie Kylian wstawał i grał w tym meczu. Somerville. Świetne przejęcie Koundé, ale piłkę jednak i tak ma Somerville ostatecznie. Frimpong. Somerville. To może tutaj do nas podanie. Nie dostajemy piłki, ale to nic. Kamavinga traci piłkę. 70 minuta. Simons atakuje. I to jest strzał z daleka. To jest świetna naprawdę próba. Będzie rożny. Wchodzi Mbappe za Dembele jednak. Na te ostatnie 20 minut do końca. Piłka jest znana. Tutaj Mbappe gdzieś się pojawił. No ale ja w sumie sam się z tą piłką nie zabiorę, no bo właśnie ta prędkość nasza nie jest tutaj wybitna. Teraz podanie do nas. Właśnie gdzie jest ten Mbappe? Mbappe jest na drugiej stronie. Kylian. Chciałem do ciebie podać, Kylian. Oj, tak bardzo chciałem podać. Wydawało mi się, że to tam radę podać, ale ten zawodnik chyba Szersz to właśnie jest ten, który biegnie. Przewidział to. Wrzutka. Gole nie będzie z tego. Dobry blok. Jeszcze piłka jest nasza, dobra. Pomnie, no przydałoby się, żebyś Kylian ruszył naprzód jednak. Wykorzystaj to, że masz. To, że jesteś Kylianem Mbappé, więc jesteś szybki. Plus wszedłeś z ławki. No i to podanie było okropne do nas.
ping-pong. Ostatnie minuty tego spotkania. Tutaj wydaje się, że już się nic nie zmieni. Reinders do frimponga. Lang. No i dosłownie nie dadzą rady chyba oddać strzału jeszcze ostatniego. W sumie w tym meczu tak to wygląda. Choć teraz w końcu jakiś progres tej akcji. Mbappé, to będzie koniec. Tak jest, a więc wygrywamy komfortowo, myślę, że mogę powiedzieć, 2-0 z Holandią i jesteśmy w półfinale Euro. No i teraz pora dowiedzieć się, z kim będziemy grali w półfinale. I naszym rywalem półfinałowym będzie... Kto to będzie? Za chwilę, w sumie też się teraz skończy sezon. Tak jest, właśnie kończy się sezon tak w ogóle najpierw. Bo mamy 30 czerwca. Ten mecz był właśnie 30 czerwca już zagrany, więc to jest na pewno istotne. Dlatego też mam taką pauzę teraz. Ja to tak właśnie troszkę jakby dłużej mamy... Właśnie końcówka, więc tak, kończymy sezon i... Mogę... Naprawdę... Naprawdę nie mogę zostać. Muszę odejść. Ale ja nie mogę nigdzie odejść. Nie mogę nigdzie odejść. I co teraz? Naprawdę wydarzyła się ta sama sytuacja. Wydarzyła się ta sama sytuacja. Co z... Prowadziłem kiedyś taką samą karierę. Prowadziłem kiedyś karierę i tam właśnie miałem podobną sytuację, że nie dałem rady dogadać się z klubem odnośnie nowego kontraktu, a też nikt z zespołu jakby nie był mną zainteresowany. Na przykład, czemu tu na przykład nie mogę? Czemu nie mogę przyjść do Milanu na przykład? O co chodzi, że ja nie mogę przyjść do Milanu? Spełniłem wszystkie cele dodatkowe. Czemu ja nie mogę pójść do Milanu na przykład? Ja tego nie rozumiem. Ja tego po prostu nie rozumiem, naprawdę. Przecież mam spełnione wszystko na przykład do Milanu, żeby pójść na przykład. Czemu nie mogę przyjść do Milanu? Nie mam pojęcia, prawda, co się dzieje. Czasami te gry mnie tak denerwują, naprawdę, aby... Ja nie wiem sam, co mam zrobić w sumie. No nie mam pojęcia, dosłownie nic nie mogę zrobić. No, naprawdę ja nie mogę nic zrobić. Ani nie mogę zostać, ani nie mogę nigdzie przejść, no niesamowite. Wyłączyłem grę i włączyłem ponownie. I mam tutaj taką opcję, pozostań w klubie teraz nagle. I... Mam teraz opcję tutaj transfer. Mam opcję tutaj, mam wszędzie tutaj opcję też transfer tak w ogóle. Ale czy ja mogę zostać tutaj? Klikam to pozostań w klubie. I co się wydarzy? Nie chcę za wcześnie się cieszyć. Mamy tutaj ekran właśnie Bundesligi. Jakby piłka Bundesligi. Nie wiem, czy to znaczy, że ja naprawdę zostałem w tym zespole, czy nie. Bo ja naprawdę już sam w tej grze nie wierzę po prostu. Nie wierzę naprawdę tej grze, więc nie wiem sam. Czy ja naprawdę tutaj zostałem, czy co? Czy za chwilę gra jakiegoś crasha, jakby będzie jakiś crash, mnie wywali. Z gry może? Nie mam pojęcia, to jest wszystko możliwe naprawdę. Co się wydarzy? Jak się skończy to ładować? Tak jest, crash. Próbowałem naprawdę wielu rzeczy, próbowałem się do różnych zespołów przenosić, ale cały czas, cokolwiek zrobię, czy daję odnów kontrakt, na przykład przychodzę do nowego zespołu, próbuję z nimi robić kontrakt nowy, to i tak mnie wyrzuca, to i tak jest ten sam crash. Cały czas, cokolwiek zrobię, jest crash, a więc... Kolejna kariera w tej grze musi być zakończona przedwcześnie, bo ta gra jest tak wspaniała, że takie rzeczy się dzieją, że przychodzi koniec sezonu i nie mogę ani pozostać ze swoją drużyną, ani nie mogę przejść do innej drużyny. To przecież to jest idiotyczne naprawdę, a to się dzieje nie pierwszy, a drugi raz mi w tej grze. Więc jest naprawdę nie wierzę naprawdę, że może tak duża gra mi tak głupie problemy, tak proste problemy i jak w ogóle do takiego czegoś dochodzi, to jest dla mnie naprawdę szalone, no ale... Nie mogę nic zrobić, dosłownie nie mogę nic zrobić. Robiłem wszystko, co mogłem, próbowałem wszystkiego, ale nie mogę nic zrobić. Nie mogę dosłownie nic zrobić, a więc w taki oto sposób przez tą wspaniałą grę, niestety ta seria Antonego Martiala dobiega końca. Tak to będzie wyglądało. No niestety, nawet nie dała mi ta gra dokończyć Euro. Ostatni mecz, który mieliśmy, to był ten mecz z Holandią i od tego momentu już więcej nic nie mogę, bo niestety
cokolwiek zrobię, to i tak to jest crash. No, dosłownie cokolwiek zrobię. Więc to będzie koniec. To niestety będzie koniec. Koniec to będzie tej serii, niestety. A więc wydaje mi się, że chciałem na pewno zrobić jeszcze karierę jakąś zawodnika, więc postaram się jeszcze zrobić jedną karierę zawodnika z tego EA FC 24, bo już jakiś jest miesiąc do EA FC 25, a to zrobiłbym właśnie jedną jeszcze karierę zawodnika, pewnie jakimś prawdziwym zawodnikiem, pewnie chciałbym właśnie jeszcze jakiegoś zawodnika karierę innego uratować, spróbować uratować, bo Martiala by po części uratowałem, zrobiłem z jednego z najlepszych zawodników na świecie, no ale jednak właśnie nie dałem rady wygrać złotej piłki, nie dałem rady wygrać Ligę Mistrzów, nawet nie dałem rady wygrać nic z krajem, jakby można powiedzieć, z Francją, więc ja bym chciał jeszcze jednemu zawodnikowi spróbować uratować karierę, ale nie wiem, jakby no, spróbuję zrobić, ale nie mogę obiecać, że tą karierę zakończę, tak jak będę chciał przez tą grę. Niektóre kariery udaje mi się zakończyć normalnie, niektóre nie, i tak to niestety wygląda, więc no tak to będzie wyglądało. Ja mogę podziękować wam każdemu, jakby za oglądanie tych wszystkich odcinków z tej całej serii, za oglądanie tego ostatniego odcinka. I jedyne co mi zostało, to zaprosić na następny odcinek, nie następny odcinek w sumie, a nowy odcinek z nowej serii, gdzie wybiorę jakiegoś zawodnika, którego właśnie karierę będę robił. Będę pewnie bardziej wolę wybrać jakiegoś zawodnika, któremu mogę uratować karierę, niż jakiegoś zawodnika dobrego już teraz. Chcę właśnie zawodnika jakiegoś, który miał swój, może powiedzieć, świetny moment w karierze, ale od tego momentu poszedł w dół i chciałem właśnie takiemu zawodnikowi uratować karierę. Tak to robiłem z Dele Alim, tak tutaj prawie to zrobiłem z Antonem Martialem, w taki właśnie sposób bym chciał komuś karierę uratować i to będzie mój cel na nową serię, a teraz tak już właśnie wiem. Dziękuję wam za oglądanie tej serii, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale, cześć!